Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj premiera taniego smartfonu od Realme, a mianowicie Realme Serie C, czyli Realme C55. Co potrafi, jak wygląda, pierwsze wrażenia? Myślę, że na dzień dobry, myślę, że zaczniemy od ceny tego urządzenia. Niecałe 600 zł za smartfon, który ma teoretycznie wszystko poza 5G, więc wiadomo, na smartfony możemy wydać 6 albo i 8 tysięcy, a jeżeli potrzebujemy czegoś, co ma działać, dzwonić, mieć wszystkie podstawowe funkcje, czasami można się zastanowić nad właśnie otóż to tańszymi troszkę sprzętami. Czyli w tym momencie Realme C55. Jak wygląda? Cóż, tył ciekawy. Jak dla mnie to jest plastik, ale fajnie szczotkowany. Wygląda to całkiem ładnie. Duże obiektywy. No tutaj wiecie, trochę taka ściemka, że jakby te oczka takie wielkie były, to by te zdjęcia robiły. Nie wiadomo jakie, a tak naprawdę mamy dwa małe kółeczka, ale w środku w nich. Dodatkowo jeszcze oczywiście, jak widać, jest dioda doświetlająca od dołu. Coś, co nie ma już w droższych smartfonach. A mianowicie port słuchawkowy, jak najbardziej na plus. Jest USB typ C, czyli ładowanie tak, jak być powinno. Jest głośnik, jeden jak widać. Od góry nie mamy nic. Z prawej strony mamy przyciski głośności. Przycisk, który jest również czytnikiem linii papilarnych, który jest aktywny. Wystarczy go tylko przyłożyć palca. Nie trzeba, że tak się wyrażę, go wciskać. Jest też oczywiście rozblokowanie twarzą, jak już jesteśmy. I jak widać, ja jestem bardzo za kamerą, łapię, więc no, wygoda jest, bezpieczeństwo może trochę mniejsze. No i oczywiście lewa strona praktycznie czysta. Co my tutaj mamy? Mamy złącza. Jak to jest rozwiązane? Najlepiej jak może być, czyli dwie synki i karta microSD, więc to tutaj się przyda, bo telefon występuje w różnych wersjach. Mój, jaką tutaj mamy pojemność? 128 GB, 6 GB RAM, czyli spoko. Na uwagę też trzeba za to powiedzieć, że ten telefon jest dosyć cienki, więc też jest to wygodne. Wstępnie macie już założoną folię i to całkowicie dobrze bym powiedział. Ładnie wszystko się tutaj zgrywa i zgadza. No i co, nie chciał mi się złapać i rozblokować, no ale trudno. No i co? Co o samym fonie? Jak zwykle ekran. Chyba najważniejsza rzecz. 6,72 cala, rozdzielczość 1080x2400, 90 Hz, jest to zwykły LCD, ale tak przyjemnie nawet świecący bym powiedział. To jest jego jasność maksymalna, no minimalna, schodzi tak, że jeszcze coś widać, więc no to jest pozytywnie, jak najbardziej. Wejdźmy sobie w ustawienia odnośnie otóż to wyświetlacza. Tego otóż to smartfona, co my tu mamy? Ekran główny, ekran blok. Aha, to nie ta część, chodziło mi bardziej tutaj. Możemy oczywiście tryb ciemny, myślę, że zawsze wygodniejszy dla oczu moim zdaniem. Jest oczywiście jasność automatyczna, dobrze, rozmiar czcionka wiadomo. Auto obracanie możemy sobie zawsze włączyć, ja do testu wolę, żeby mi się później. I no i wyłączał i częstotliwość odświeżania. Macie albo 90, albo 60, czyli klasyka, nie ma więcej. Albo automatyczna, chyba zostawię tak, bo zawsze jest to lepsze dla baterii, wtedy kiedy nie trzeba 90 Hz, to ich nie ma, a wtedy kiedy potrzeba, no to pewnie w grach, znając życie, się odpala. Jak już jesteśmy przy samym systemie, no to mamy tutaj na pokładzie, o, kolejna aktualizacja przyszła, przed chwilą była jedna, teraz druga, dzisiaj dzień premiery, no to wiadomo. Przychodzą, mamy Realme UI wersji 4.0, na pokładzie to już możecie zobaczyć, że mamy procesor Mediateka Helio G88 z grafiką Mali G52. Nie jest to może jakiś turbo szybki zestaw, ale wiadomo, za niecałe 600 zł spoczko. Jest Android 13 na pokładzie. Jeżeli chodzi o pamięć, no to widzicie, przy 128 31 jest zajętych, czyli wiadomo ile zostaje. Jest oczywiście 6 GB RAM plus ta funkcja rozszerzania. Możecie sobie aż do kolejnych 6 rozszerzyć, domyślnie jest rozszerzone o 4, tak sobie to zostawimy. Jak już jesteśmy przy samym procesorze, telefon nie jest może jakimś turbo szybkim fonem. Powiem wam, że działa, ale nie jest to jakoś najszybszy smartfon. Nie ma co się tutaj spodziewać nie wiadomo czego po nim, chociaż jak na normalne użytkowanie i standardowe używanie jest jak najbardziej, moim zdaniem, to wystarczające. Co ciekawe, macie dwa sklepy. Macie sklep Google, czyli ten standardowy, który mają wszyscy, i jeszcze jakiś App Market. Czyżby Realme bało się w przyszłości, że zostaną odłączeni od Google? Nie, no taki żarcik, ale nie wiem, czemu to akurat tak zrobili.
No, oczywiście są różne tematy związane z optymalizacją fona, czyli taki menadżer telefonu, że możecie go sobie zoptymalizować, czyli powyłączać, powyczyszczać pamięć, to co jest niepotrzebne, to sobie on tam ogarnie, wiadomo. Trochę mnie irytuje, że jest śmieci trochę, jak widzicie. Tak naprawdę do asystenta, a reszta nie jest potrzebna praktycznie. Jeżeli ktoś nie chce, to wiadomo, trzeba to sobie pousuwać. Nie lubię, jak producenci za dużo swoich oprogramowań dają. Szkoda, że tutaj po lewej stronie ma Google, chyba że go się jakoś włącza, ale to sobie pewnie znając życie ogarniemy w przyszłości. Cóż, oczywiście kwestia ekranu, układu, to wszystko wiadomo, przytrzymujecie. No przytrzymaj się. Można sobie tutaj pozmieniać, chociaż tak jest wybrany. Największa ilość wszystkiego jest ok. Dobra, co dalej? Jest 6 giga 128, jest też wersja maksymalnie 8256, jeżeli chodzi o pamięć, chociaż jest możliwość karty, więc tutaj rozszerzyć to możecie, jest jak najbardziej ok. Wszystkie możliwe sensory, potrzebne rzeczy są poza 5G. Oczywiście jest NFC, więc jak najbardziej tutaj to mi się podoba. Jest to na plus. Zestaw. Zestaw jak zwykle spoko. Jest etui. To takie ciemne, no już widać co się z nim dzieje jak się go używa, ale jest ciemne, nie jest przezroczyste totalnie, więc tak szybko nie zrobi się brzydkie. Chociaż to wycięcie, mogliby to normalnie tu zrobić tylko dziurkę na lampkę i to jakoś inaczej ogarnąć, ale spoko, no minimalnie wystaje ponad te aparaty, ale to będzie się, o, to będzie tak wyglądało. No cóż, reszta miejsc fajnie wycięta, porty są tam gdzie być powinny, nie ma tu też żadnego do mikrofonu jak widzicie, więc tutaj no też wiadomo na czymś jest pewnie przyoszczędzone, tu jest pewnie też jakiś sensor, dlatego nie ma naklejonej folii, tak obstawiam, ale nie jestem pewny, 100% co do tego. W zestawie macie kabelek, jest etui, jest ładowarka 33 W, spoko, pozytywnie. Bateria ma 5000 mAh. Cóż, bajer, który sobie tutaj Realme nam dodało, a mianowicie, nie wiem jak to nazwać, ale zaraz zobaczycie o co chodzi, ten taka, wiadomo od kogo, skąd to się wzięło, ale też takie tutaj rozwiązanie jest, że jak przychodzą powiadomienia, na przykład włączycie telefon do ładowania, to wam się pojawia ten paseczek. Cóż, tak to sobie tutaj Realme stworzyło. Aparaty, co my tutaj mamy? Jak widać dwie sztuki, 64 główny i 2 megapiksele tretowy, nie wiem jak to nazwać, ale zobaczmy co Realme potrafi zrobić. Potrafi zrobić standardowo fotkę, potrafi wam zrobić dwukrotnie, potrafi wam zrobić domyślnie piąteczkę i cyfrowo do 10, wiadomo już to. Czyli obstawiam, że ten wcześniejszy też już tak coś tutaj może się dziać, no ale no, wiecie jak to jest z aparatami tak naprawdę. Cyfrowy zoom jest czterokrotny, no to już tutaj właśnie widzę patrząc sobie specyfikacje. No i co jeszcze z możliwości? Jest tryb ultranocny, ulica, wideo, zdjęcia portretowe, to sobie poogarniamy. Jeżeli chodzi o dodatkowe tematy, to za dużo nie ma, jest Pro. Co mamy w Pro? No, standard, to co być powinno. Jeżeli chodzi jeszcze o wideo, no to zobaczmy tutaj nagrywanie mamy, jak mnie pamięć nie myli. Gdzie to jest? Full HD w 60 klatkach maksymalnie. O, na dzisiejsze realia wystarczy. Jeszcze mamy oczywiście frontową kamerę 8 megapikseli na pokładzie i fotograficznie to tyle. Będzie film ze zdjęciami, to sobie zobaczycie, co tam ciekawego jeszcze będzie. Oczywiście będzie jakieś ciekawe zdjęcia będzie robił. Oczywiście GPS-a, GPS, Baidu, Galileo, GLONASS, wszystko jest na pokładzie, więc praktycznie mamy za te 600 zł, jeżeli mnie tutaj pamięć nie myli, jak nie to cenę dorzucę wam poniżej, telefon wszystko mający, działający, nie mający 5G, jedyny minus. Więc taka opcja czysto abonamentowa, budżetowa, tania. No cóż, ja ją potestuję, posprawdzam, będzie cała playlista o nim, więc się dowiecie co i jak, czy warto, czy nie warto, więc pewnie niedługo. Na dzisiaj tyle, takie wstępne wrażenia. Wygląda ładnie, podoba mi się, no nawet bez tego etui, ten tył, fajny, cienki, taki czarny. Oczywiście są jeszcze dwa kolory, ale do mnie trafił najlepszy, jaki może być, czyli czarno-grafitowo. Nie wiem jak to nazwać, ale jest ładny. Tyle, z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.